Dominanta dla okolicy jest oczywiście po państwa lewej stronie, ale trzeba było podkreślić, że oprócz władzy kościelnej, no, niezwykle istotnej w dziejach Łowicza, mamy też władzę świecką. W związku z tym, jeżeli chcemy podkreślić ważność budynku, no to jednym z pierwszych narzędzi jest wysokość. W tym wypadku wieża. Kościoły mają wieże z dzwonami. Podobne rozwiązanie często spotyka się w remizach. Zresztą dzisiaj do budynku remizy łowickiej również podejdziemy. Ale tutaj w ratuszach no, dzwony nie są potrzebne. W związku z tym zwykle jest to wieża zegarowa. I to jest taka złota tradycja, która co najmniej od czasów renesansu nam towarzyszy. I w kolejnych realizacjach jak gdyby umacnia swój schemat poznawczy. Następna rzecz, która łączy ten budynek z łódzką realizacją architekta, to wgłębny portyk, wsparty na dwóch kolumnach. I teraz po co robimy w ogóle wgłębny portyk? Z architekturą jest tak samo jak z rzeźbą. Zresztą budynki można traktować jak rzeźby i w ten sam sposób je opisywać. W rzeźbie albo dodajemy, albo ujmujemy. Drążymy lub dolepiamy. I dokładnie tak samo można zachować się z budynkiem. Jeżeli wydrążymy, to w tym momencie mamy silny kontrast światłocieniowy. Zawsze w portyku wgłębnym jest cień. Mniejszy, większy, ale jednak jest ciemna plama. Ciemna plama na białym tle zawsze zwróci naszą uwagę. Dlatego książki drukujemy czarną czcionką na białym tle, bo to jest po prostu czytelne. Dlaczego chcemy mieć zacienioną strefę wejścia? Bo od razu ją widać. Nie musimy szukać. Dobrze zaprojektowany budynek podpowiada nam, gdzie jest wejście, ponieważ to wejście jest kluczem do budynku. Budynek służy po to, żebyśmy mogli się w nim schronić, to jego prymarna funkcja. W związku z tym no, wejście jest do tego niezbędne. Następnie oczywiście ważne są okna, które umożliwiają komfortowe przebywanie w środku. Warto pamiętać, że te okna to był bardzo trudny jak gdyby rozdział w historii architektury, dlatego że każdy kolejny otwór w murze go osłabia.